świdniccy harcerze namawiają do śmiałego zamanifestowania swojego patriotyzmu i wywieszenia flag narodowych. Jak czytamy w apelu harcerzy do mieszkańców, szacunek do polskiej flagi wynosi się z domu rodzinnego. Pokażmy naszym dzieciom, wnukom, jak okazywać cześć naszej biało-czerwonej. Byłem w tym roku z harcerzami w Chorwacji, na obozie skautowym. Proszę Państwa, na każdym rogu, na każdym placu, na każdym skwerze, tam dumnie wisi flaga chorwacka. Na każdej górce, na każdym szczycie, na jakiejś budowli lekko większej jest flaga narodowa. Duża, olbrzymia, dumna. Czy u nas nie może być tak samo? We flagę można przez cały rok zaopatrzyć się odpłatnie w komendzie chówca przy ulicy Lelewe. Lela 18 w Świdnicy w godzinach od 8 do 15. Flagi są do nabycia w świdnickim chówcu w cenie 20 zł z drzewcem. To nie jest wielka kwota, ale jest wielki duch i wielkie serce, wielki patriotyzm, który powinien w tych dniach z nas emanować na całą Świdnicę. Historia polskich symboli narodowych jest pasjonująca, barwna i dynamiczna. Żaden symbol nie kształtował się w oderwaniu od innych, a przyglądając się im z uwagą, można niczym z otwartej księgi czytać historię narodu i państwa polskiego. Dla młodych ludzi to jak żywa lekcja historii.